Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Księcia Persji Piaski Czasu i dokładnie w tym miejscu sobie zakończyliśmy po dosyć długiej walce z jakimiś pomiotami piasków czasu. Mieliśmy też wizję, więc wiemy plus minus, co może nam się przytrafić. Razem z naszą Farą podróżujemy dalej, ale zanim to chciałem serdecznie podziękować, słuchajcie, wszystkim moim wspierającym, którzy nadal wspierają mnie z miesiąca na miesiąc dobrowolnie, korzystają właśnie z tej opcji wsparcia mojej działalności, jak również chciałem podziękować nowemu wspierającemu, staremu, mam wrażenie, widzowi, z którym się widzimy w komentarzach, mianowicie Huron. Witamy w gronie wspierających, dziękuję Ci bardzo gorąco, że zdecydowałeś się dołączyć. Piąteczka dla wszystkich. No i mam nadzieję, że Wam się będzie jak najdłużej podobać to, co robię. Zapraszam, słuchajcie, i oczywiście przypominam też przy okazji o ocenie filmu oraz zostawieniu jakiegoś komentarza po sobie. Będzie mi bardzo, bardzo miło za pamięci. O, przy okazji właśnie tak też zwróciłem uwagę, że mam dość niewiele zdrowia, znaczy jakieś tam uszczuplone mam trochę zdrowie, więc jak widać coś do picia też nam zostawili. Musimy otworzyć te drzwi. Poszukaj przycisku. No, ja już wiem, gdzie jest ten przycisk, pa. Cyk, cyk. I jeszcze jeden? No i pięknie. Drzwi są otwarte! Aha, i ty... Nie! Czekaj na mnie! Super. No szybko, no i co? No i kurde, akcja jest, nie? Zapach jedzenia dopiero co zdjętego z kuchni. Kilka godzin temu przy tych stołach siedzieli ludzie rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Dokładnie tak robią to ludzie u mojego ojca w Siraf. Kiedy nie są na służbie, czują się bezpieczni w murach zamku. Nie mają wokół siebie wrogów, z którymi mieliby walczyć. Skąd mieliby wiedzieć, że wróg znajduje się pomiędzy nimi? Dobra, dojeżdżamy typa. O nie, ała! No patrz! Nie tego! Tego, co leży! No właśnie. O Boże. Dobra, wcisnęli mnie strasznie do... Ty, no chyba sobie jaja robisz. No chyba sobie, kurde, raczycie żartować. Przepraszam, panowie. Co to jest, kurde, jakiś kącik w pierdzielu? Wypadł mi stąd. Dobra, ja się postaram oczywiście jakoś stąd wyewakuować. Możliwie najszybciej. Pomóż mi! To jest zbyt ciasno na nas wszystkich. Cyk. Dobra. I tutaj widzę, że na tych, których nie możemy tak naprawdę... na tych, których nie możemy przeskakiwać, najlepiej chyba będą kontry. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, możemy jedno... O! No, kurde! No patrz! Jaka menda! Nie tego! No! Dobra. Dobra, mamy bardzo mało zdrowia niestety. Będziemy musieli uważać. Ale oby tylko Fara zajęła się tym dużym, no. A możemy zrobić tak? Jasne, że możemy. Pięknie, ktoś jeszcze? Oj, są jeszcze i to nie... I to jeszcze wielu. Okej. Dlatego. Dobrze. Okej, Fara. Pomóż mi! Jasne, że ci pomogę. Ich tu jest za dużo. Cyk. Znalazłem chwilkę dla siebie. Żeby go ściągnąć. Kurde, ile ich tutaj jest, no. Lala. No patrz, co za menda, no. Po plecach mi będzie jeździć. Ty no! Ja ci kurde dam. Co
tongańsko. Ach. Dobra, i z dużym mamy na chwilę spokój, ale już wstaje, kurde. Dobra, mamy dwóch. Dobra, duży jest zajęty farą, a z tym powinniśmy dać sobie radę. Nic się nie dzieje, maleńka. Patrz, już twój książę tutaj jest. Ci pomaga. Jest, wszystko, dobra. Tylko potrzebujemy się teraz uleczyć, bo nas, kurde, mocno pokiereszowali. Te stare gry wcale nie są takie proste, wam powiem. Czy możemy tutaj zapisać sobie i, kurde, dojrzeć coś nowego? Okej. Okay. Gzymsiki. Czyli ogólnie teraz element taki jumperowy. Znowu będzie musiała się przyciskać w wąskich miejscach, co? Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobrze. Zacznij opowiadać od tego miejsca. Tylko wody, wody. Wody potrzebuję. Tutaj nie ma nic. Zaraz, czy to, co jest... To, co ja słyszę, ten dźwięk, to jest ta fontanna? Czy jeszcze gdzieś indziej będziemy mogli zaczerpnąć do kolejnego pojemnika z piaskami czasu? O, tu jest po pierwsze woda. Możliwe, że na jakimś wyższym poziomie będzie ten boost. Ale żeś się, kurde, nachlipał. Hopy! Dobra, podejrzewam, że będę musiał wykorzystać do tego te... Tak. Pięknie. Wiesz, że nie umiem się wspinać tak jak ty. Jezu, no dobra, no ale przecież ja zaraz się tutaj opuszczę pewnie jakąś tą drabinę. Mam nadzieję. No w sumie jest przydatna. Ostatnio też grywam na streamach w Resident Evil 4. No i tam akurat co jak co, ale kobieta, z którą podróżujemy, to nie za bardzo jest przydatna. Ale fara jest. Ale fara jest. Dobra. Tutaj sobie przejdziemy. No i pięknie. Tylko teraz właśnie, jak ją wciągnąć tutaj, kurde? Mogę przejść? Mogę. No tylko nadal, kurde. Jak ją zaciągnąć tutaj? Mhm. Sugestywne pokazanie, że te drzwi cię powinny interesować. Ale najpierw pójdę sobie w tym mańkę. Bo może tutaj gdzieś będzie na przykład zwiększenie poziomu zdrowia. Nie? Nie ma tutaj. Znaczy, jest ewidentnie tam jakaś ścieżka, po której możemy sobie pójść, ale bardziej pokazywali nam tą lewą, jakby nas miała interesować. Nie tak. O tak. Aha. Dobra, czaję. Czyli tędy tak czy inaczej nie przejdziemy. No dobra. Czyli tamta jest jedyną naszą aktualną. Pięknie. Nie. Już chciałem, kurde, skoczyć sobie w przepaść. O, pięknie. Okej. Okay. Chyba oni to przemyśleli to. Że jak ktoś się odbije od ściany w ten sposób, to... Okej. Okay. Jeszcze da radę się złapać. To łatwe. Oj! Oj. Nie ze mną ten numer... i tutaj było, dobra, tak jak w tej, w przepowiedni. Cyk. Żaden mi nie tknął. Kolec bolec. I co? Jestem tu na dole. Tak, wiem, że jesteś tam na dole. A czy te schody nas interesują? Tam też jest coś do dotknięcia, ale... Tutaj są drzwi do otwarcia i tam jest, widzę, że buścik do naszego zbiornika na piaski. A, drabinka. Wejdziesz, maleńka? Wejdziesz, super. I teraz będziesz musiała mi jakoś pomóc, kurde, dostać się do tamtych piasków. Dzięki. Nie ma sprawy.
Dobra, chodź. Ty, ja tu mogę chodzić. Widzieliście, żeby kurde pod shiftem nie było biegania, tylko chodzenie? Typok. Jesteśmy nad zoo. Musimy przekroczyć ten most. A tu? Ty, ona się tutaj wciśnie. Dawaj. No wciska się tu, weź mi tam jakoś kurde ten... Co teraz? No. Tak, właśnie to... No pięknie, kurde. Dziewczyno. I o tym mówiłem, że ona jest kurde mega przydatna, nie? I to opuści most. A kurde. Udało ci się. Jep. I w zasadzie wszystko, co było w przepowiedni, czy w tej wizji, powiedzmy, jest spełnione, więc... Coś mi się wydaje, że za chwilę powinien być kolejny save. Tędy? Oj nie, zdecydowanie nie. Tędy. Tylko nie wiem, czy ona zeskoczy. Powinna zeskoczyć, nie? Tak. Da radę. Jeszcze tylko się tutaj trochę podhilujemy, bo prawdopodobnie, no, znając... Miałem już o tym mówić, że znając tą grę, pewnie będzie tak, że po sytuacji ze skradankiem jest sytuacja z walką. O, tych kurde gnoju. Jest sytuacja z walką. A wiecie co? Pomóż mi! No spokojnie, spokojnie. No ty kurde! Gałganie ty. No proszę, kamenda. No ty, on po... Podciął mnie! U, dwóch na raz! Dobra. Zapisać akurat nie mogę, kurde. A! Tutaj przylazł kolega. No chodź, 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 chodź. Ale nie wszyscy naraz, okej? Okay? To nie było tak. No, to kurde przypał. Shit. Co? Jajco. Kurde. Nie zwróciłem uwagi, że ona jest tak mocno obijana. Zazwyczaj gdzieś tam miała połowę zdrowia i tyle, nie? A tu ją trzeba, kurde... mocno bronić. No kurde, typie. Syk. No! No! To bolało! Kto mnie kurde walnął? No ja pierniczę, no! No nie wierzę, no co za kurde patałachy! Jakim cudem? Okej. Okay. Dobra, muszę się stąd ewakuować. No nie, no podciął mnie. Pausztaj. Okej. Ona ma bardzo mało zdrowia, niestety. No niech to, kurde, dunder świśnie. Muszę ich jakoś stamtąd wyciągnąć. W sensie, od niej. Zdecydowanie, kurde, muszę jej... jakoś ulżyć. No niech to cię kurde, Francuzie. No chodź.
Dobra, mam cię. No patrz. Ale nie z tobą walczę. Najgorsze jest to, że jak ja na przykład chcę kogoś wciągnąć tym sztyletem, to... No, dawaj. Ach. Jak chcę wciągnąć kogoś tym sztyletem, to wtedy mogę dostać kurde w plecy mocno. O, ładnie podciął. Dobra. Teraz bierzemy tego. Świetnie, i zostało nam dwóch. Jednego możemy zrobić w ten sposób. Drugi aktualnie jest niedysponowany. Dobra. Pięknie. Uhuhuhu. Każda wymianka z nimi to jest dosyć wymagającą sprawą. Zawsze wychodzę z małą ilością HP. Dobra, Fara, nic ci nie jest, weź napij się wody. Pięknie. No. I teraz będziemy mogli dowiedzieć się, co tak naprawdę nas czeka. Okej. Brama. Skakanie. Ciągnięcie. Mościk. I znowu baba. Nie, no dobra, czyli trzeba będzie, jakiś system będzie przenoszenia mostu. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. System wciągania mostu. Gdzieś będziemy musieli wjechać na samą górę, nie? Okej. Nie, bym wlazł jeszcze raz, kurde, w tą fontannę niepotrzebnie. No i zużyłem wszystkie, zużyłem wszystkie piaski. Może nie piaski, ale te takie stoperowe rzeczy na beboków. Trzeba by było zaciągnąć jakiegoś bufiksa. I prawdopodobnie w tym momencie będę już miał wszystkie kulki piasków czasu. Też nie mogę odpalić tego ulta chyba, dopóki nie ogarnę tej ostatniej kulki. Ja poczekam tu na ciebie, dobrze? A dlaczego tam poczekasz na mnie? Ej, kuźwa, no wszystko muszę sam robić, no. Co za kobita. Pociągnąłem czy nie pociągnąłem? Chyba, że ona musi jakoś to, kurde, pomóc nam. Zaraz. Pomyślmy. To wygląda, jakbym mógł zrobić to w ten sposób. Okej. Okay. A, już kumam. Dobra, ona tam będzie musiała zrobić. A my tutaj. Podejrzewam. Cyk. Aha. No i teraz ty. Pociągnij jeszcze raz. Jeszcze raz? Chyba wiem, jak to działa. Spróbuj teraz pociągnąć za swoją. Ej, zauważyliście, jaki tu jest realizm? Oni są daleko od siebie, przez co słabo słychać. Pewnie nie o to chodzi, bo tutaj... Teraz pociągnij za dźwignię. No to będziemy się tak... Tak, a ja jak tam, kurde, tam przejdę? No dobra, już widzę. Ja muszę oczywiście przez piły łańcuchowe. Nie! Okej. Okay. Sobie dam radę. Czekajcie. Czy ja przejdę tędy? A, czyli w ten sposób to zadziała. Dobra. A, widzisz. No kurde, przydatna kobitka. A teraz też pociągniesz za dźwignię, czy nie za bardzo? Bo ja chyba nie dam rady nic stąd zrobić. No nie doskoczę tam, no nie ma opcji. A, chyba że inna opcja. Cyk. W ten sposób. Dobra. Ale tu dość wysoko. O kurde, ty! Co to był w ogóle za jakaś cutscenka, że on sobie urywa rękaw? Teraz będzie takim badassem. Z tego co wiem, to on później chyba też koszulę ściąga. Kobiety tylko na to czekają pewnie, co? Tu jesteś.
No jestem. I teraz pewnie ciebie muszę jakoś do góry wciągnąć, co? A nie, możemy się już połączyć chyba. No. Nie no, może bym doskoczył, no. Jednak nie tędy droga, jak widzę. Dawno nie było jakiejś tej komnaty, która nam by zwiększała życie, nie? Albo ja też jakoś się rozglądam nie za bardzo uważnie. O kurde. Już idę. Drabinka, świetnie. I z tego co widziałem, to tam chyba była taka mała szczelina, czy ona będzie mogła wejść obok tych drzwi. Właś. Pięknie. Łazisz? Jeśli zmieścisz się pod tymi wrotami, będę pod wrażeniem. To będzie znaczyło, że nie masz takiej dużej głowy. Chciałem się tylko pokonać, ty wiesz. Okej, dziękuję ci. Długi most. Co może na nim pójść nie tak? Biegnij! Aha, i te ptaki rozumiem, że jej nie atakują, ale mnie bardzo chętnie pewnie zaatakują. Oczywiście, że tak. No chodźcie, ptacory. Dawaj, pięknie. Jeszcze jakiś ptaszor? Oczywiście, że tak. Ona też zastrzeliwiła niektóre ptaki. Nieźle. Nie jest to żaden przeciwnik wymagający, powiem szczerze. Jeszcze jakby niektóre ataki były przebijające moją gardę, to tak, to wtedy bym miał zagwozdkę, których unikać... O, tam coś jest. Których... Uważaj! Teraz, jak już przeszliśmy, to wiesz... Lightowo. Aha, i ty sobie przeszłaś. No, dzięki. Ten przycisk jest zepsuty. Bardzo śmieszny. No dalej, otwieraj ten wrot. Nie! Naprawdę jest zepsuty. Naprawdę jest zepsuty. Dobra, a mogę tu jakoś przejść tak, żeby nie wejść w tą... O, właśnie. Nie! Ja znajdę inną drogę wejścia. Tylko niech ci to nie zajmie długo! Spoko. Jest. Mamy wszystko, słuchajcie. Mamy wszystko, jeszcze tylko będziemy musieli ten dodatkowy taki jakby... ten księżyc obok zbiornika z piaskiem ogarnąć i będziemy mogli robić ulty chyba ponownie. Okej. Czyli zacząć musimy od zeskoku, tam gdzie to wszystko pękło. No dobrze, tak chcę zapisać. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Poprzedni zapis to był most wzwodzony. Wzwodzony. Czyli tędy, tak? Jak pan Buczek przykazał. Tylko, że... Okej, dobra. Tak też mi się wydawało, że kurde... Gdzieś tutaj na pewno musimy się zaczepić. Czy aby tu? Tak. Świetnie. Kto wymyślił takie kolce? Tędy... Piknie. No, za długo to sobie nie poleźliśmy. Taki dosyć komfortowy sposób. No nie, już wiem co... Okej. Raz, dwa. Ty, zeskoka... Dobra, pytanie teraz, czy możemy... Ja bym musiał zacząć od samego początku, z tego względu, że... Jak wybije się z rytmu, no to może być problem. Poczekajmy tylko, aż się ten pasek zapełni w lewym górnym rogu, znaczy to kółeczko. Raz, dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, osiem. Dobra, tu już jest chyba
A, świetnie. Dobrze, że mamy to cofanie czasu. Jestem tutaj! No świetnie, i co się kurde chwalisz, że jesteś tam? A ja jak mam tam wleźć? Jest wielki, otwarty balkon. Chodź, pokażę ci. Okej, okay, tędy. Tędy. I chyba można sobie odskoczyć, nie? Tak. Tu jestem! Tak, tak, spokojnie. Zejdę do ciebie. No dobra, tylko pytanie... A, dobra, już wiem. Już wiem. Wszystko to musimy obejść dookoła. Cyk, cyk, cyk. Wiem, gdzie jestem. Te wrota prowadzą do łaźni. Dasz radę tam dotrzeć? Oczywiście, to pryszcz. Znaleźć stąd drogę do łaźni. Dobrze, spotkamy się tam. The fuck? Te dialogi czasami, słuchajcie, takie... Ja nie wiem, infantylne, takie jakieś... Zaczepię po drodze jakiegoś stwora piaskowego i zapytam. Przepraszam, mógłby mnie pan skierować do łaźni? Proszę. Proszę. O, dziękuję. Wie pan, bywałem często w łaźni, gdy jeszcze sobie żyłem. Spotkamy się w łaźni. Dyryguje mną jak jakimś pomiotłem. Sam sobie jestem winien. Kobietom trzeba pokazywać, że to ty jesteś przywódcą stada. Od samego początku. Albo wejdą ci na głowę. Byłem zbyt uległy. Być może dlatego, że jej współczułem. No ale koniec z tym. Od tej pory będzie chodzić jak po sznurku. Oczywiście, jak ją tylko zdołam odnaleźć. O kurde, powiem wam szczerze, że w tych czasach takie słowa, to ja nie wiem, czy to przejdzie. W stosunku do kobiet. Dobra, totalnie nic z tego nie zrozumiałem. Bo nie wiem, na jakich to jest poziomach. Chyba na poziomie 0, nie? Tam trzeba będzie zejść. Jest i Farara. Jest zapis. Dobra, 52%. Opowiadać od tego miejsca. Trochę nam się ruszyło od ostatnich 30. No dobra, pytanie tylko jest takie. Czy możemy to ptactwo najpierw zabić, żeby nam nie przeszkadzało? Chyba nie. Tutaj też nie wejdziemy od tej strony, więc jedyna ścieżka to tutaj. Hop. I tam na dół musielibyśmy jakoś ogarnąć zejście. Moglibyśmy zeskoczyć prawdopodobnie, ale... nie wiem, czy czasem nie potrzebujemy czegoś jeszcze tutaj załatwić. Chyba nie przejdziemy tędy. Wow! Wleziesz? A tu mogę? Nie, tu. Aha. Cyk. Aha, i teraz będziemy mieli z nimi problemy, tak? Super. Okej. Okay. Jakimś cudem jesteśmy w stanie je dosięgnąć. Ała! Okej. Okay. No patrz, co za menda. Dawaj go. No ja, jeszcze jeden. No chyba sobie żartujesz. Nie chcę zejść. Będę później jak wyjść. No i się udało. Pięknie. A kurde, mam cię. Dobra, idź. Dobrze, no jak chcesz, to zapraszam tutaj do środka. Co mi to da? Drabinka, czyli mamy skrót. Świetnie. Czyli mamy skrót. Pytanie, czy jeszcze tam możemy dojść. I czy to nam coś da? Chyba nie, czyli musimy jakoś... Orzesz ty w życiu, no nie, bez przesady, to nie jest jakoś tak wysoko, halo. Dobra, mogę tu po prostu tak sobie zejść?
Czy to też jest za wysoko dla niego? Jest okej. Jest okej. I teraz tak, gdzieś tutaj z góry widzieliśmy, że była możliwość zaczerpnięcia. Jest. Pięknie. Tylko co nam to dało? Po pierwsze otwarcie drzwi na dole, a po drugie zrzucenie tej drabiny, więc podejrzewam, że będziemy musieli jeszcze jakoś na górę wleźć. Dobra, zamiana. Czyli bardzo możliwe, że teraz będą inne ścieżki nam odblokowane. No bez przesady, żuki. Czy tam w zasadzie skarabeusze. Przepraszam, zapraszam skarabeusze, bo ja chciałem najpierw sprawdzić, co tutaj, skąd wyście wyszły. No dobra. Jest jakaś dźwignia. Dobra, tamten skarabeusz niech sobie na razie poczeka. Zobaczę, co tutaj jest. Ale to jest czasóweczka chyba. Tak, to jest czasóweczka. Tylko jak tam wleźć? Dobra, najpierw rozwalimy te chrząszcze. A jak teraz, kurde, wleźć tam na górę? Ale zaraz, czekaj. A, kumam! Czekajcie. Po pierwsze, to też nam da możliwość przeskoczenia na tego bufa. Tylko teraz tak. Zauważmy, gdzieś tak naprawdę zaczyna się ta wędrówka po tych wszystkich gzymsach. Czyżby tędy? Okej. Tak, chyba tak. Aha. I będziemy mogli przebiec na drugą stronę. Dobra. Orzesz ty przyciął, nie w tą stronę. Cyk. No właśnie, a teraz pytanie, kurde, jak z tej strony mam przejść? Może trochę niżej po prostu zejdę. I teraz? No. Powiedzmy. Dobra, to się dosyć powoli zamyka, więc niech się zamknie do końca. Chyba, że ja to mogę podciągnąć z powrotem. Okej. Aj, nie tędy. Tędy. Dawaj, księciuniu! Na górę. No. Tędy. Kurde, no jeszcze ptaszywo pewnie nas tu będzie nękać. Tego bym nie chciał zdecydowanie. No idź, idź, byniu! Dawaj. Pięknie. I chyba tylko po to tak naprawdę była ta brama, bo my możemy obok niej przejść. Nie tu? Tu? Jest drabina, super. Super. Czyli możemy chyba przeskoczyć sobie tutaj. I bez większych problemów nacisnąć. O, czekajcie. Czy ja tam widziałem ścianę do rozwalenia? Oczywiście, że tak. Trzeba było jeszcze w nią trafić. Nie tu. Jest. Wzmocnienie zdrowia. Przyda się. Będziemy mogli więcej zdrowia tracić na wszystkich wymiankach z przeciwnikami. Pięknie. Ciekawy jestem, czy jakiś ominąłem. Bo akurat co jak co, ale od czasu, kiedy mamy możliwość rozwalania ścian, no to bardzo łatwo jest pominąć, nie? Taką sekretną lokację. Bardzo łatwo jest pominąć taką sekretną lokację, no bo jednak niekoniecznie musimy zauważyć. Pyk. That was close. Dobra, gdzie jest zapisik?
bo z ostatniej wizji zrobiliśmy tak naprawdę wszystko. Kolejna ściana do rozwalenia. Och, czekałaś tu na mnie cały czas. Nie zdawałem sobie sprawy, że chodzi o te łaźnie. Poszedłem do innych łaźni. O tam, po drugiej stronie miasta. Wziąłem cudowną kąpiel i natarłem się olejkami zapachowymi. Szkoda, że ci tam nie było. Przestań gadać do siebie. Widzę, że księciuniu ma już od tego pomieszane w głowie. Przestań gadać do siebie, sam do siebie gada. No dobra, a pytanie teraz jest jedno, czy... Okej, to nie jest głębokie. Tylko pytanie, w którą stronę mamy liść. Tu też nie jest głęboko, ale tu jest... No nie, tutaj już nie ma nic. Czyli jedna ścieżka to tam. O! Kurde, byniu, nie spadnij. O, tutaj zdecydowanie nie Okej, ja tam mam spaść. Znaczy, w zasadzie zejść. Tylko gdzie jest safe? Tylko gdzie jest, kurde, safe? Bo dawno nie było, nie? Chociaż mogłem zapisać... A, widzicie, mogłem zapisać chyba... Jeszcze przed przejściem przez tą bramę. Ajajaj. No dobra, no postaramy się tutaj akurat ogarnąć save'a za chwilę. Tędy możemy, czy... za wysoko! Jojojoj. Za wysoko! Tylko pytanie, jak zamiast tego? Okej. Łatwo. I na dole jest saving. Dobrze. Ty, no chyba sobie jaje robicie. No. Wypadni. No co za mędy. Wypadni. No co za gałgany. Dobra, tędy. Tak. Nie ma większego problemu. No patrzcie, no i przyszły znowu. No, poszł! Wampiry jedne. No. Ty, one mnie gryzą normalnie. I podgryzły mi ręce jeszcze, no co za kurde mędy. No, odskakuj. Dobrze. Jeszcze kurde brakuje jakichś Drakul. Tym wszystkim. Z tego co wiem, to akurat... te. Niektoperze są... myszowate, a myszy powinny być raczej płochliwe. Czyli jaskinie przed nami. Oho. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego... Będzie miejsca. Jakaś dramatyczna sytuacja. Której będzie można ją złapać za sztylet. Ulala. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A my widzimy, mam nadzieję, się w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.